Ślubowanie to była uroczysta chwila, która stanowiła ukoronowanie wielu lat pracy. Świeżo upieczeni adwokaci przygotowywali się pod okiem adwokata Daniela Stańczyka, kierownika szkolenia. Szkolenie przede wszystkim skupia się na relacji patron-aplikant, a więc aplikanci odbywają swoją aplikację w kancelariach adwokackich i tam przede wszystkim uczą się wykonywania zawodu, kontaktu z klientami, stosowania w praktyce przepisów prawa. A drugim elementem, drugą częścią składową szkolenia jest szkolenie teoretyczne, które jest organizowane przez Okręgową Radę Adwokacką. To są zajęcia raz w tygodniu i po każdym roku aplikanci muszą zaliczyć kolokwium, blok prawa cywilnego, blok prawa karnego i inne gałęzie prawa. W ślubowaniu wziął udział Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, który podkreślił, że zawód adwokata zmienia się na przestrzeni lat. Dzisiaj takim wyzwaniem, który stoi globalnie przed całym wymiarem sprawiedliwości, to jest cyfryzacja z uwagi na bardzo dynamiczne procesy, które otaczają nas. Dziś nie chodzimy do banku, tylko najczęściej do własnego smartfona, ale niekoniecznie w taki sposób załatwimy sprawę w sądzie. I to jest tak naprawdę wyzwanie, w którym aktywny udział bierze adwokatura i polscy adwokaci. Nowi adwokaci ślubowali m.in. przyczynianie się do ochrony praw i wolności obywatelskich, umacnianie porządku prawnego oraz sumienne wykonywanie obowiązków. Treść ślubowania adwokackiego zawiera w zasadzie wszystko to, co jest najistotniejsze dla naszej deontologii zawodowej, a więc zawiera wszystkie zasady, którymi adwokat powinien się kierować. Przede wszystkim strzec praw i wolności obywatelskich. Jest to jedno z najważniejszych zadań adwokatury. A poza tym odważnie bronić interesów klienta i powierzonych mu spraw jak najlepiej się wywiązywać. Ślubowanie złożyło 7 nowych adwokatów, 6 kobiet i 1 mężczyzna. Od zawsze gdzieś ten zawód za mną szedł, kroczył, tak. Mój charakter przede wszystkim też do tego zawodu pasuje. Jestem odważna, uwielbiam pomagać ludziom, także myślę, że gdzieś to zaważyło, żeby to była jednak adwokatura. W Okręgowej Radzie Adwokackiej w Radomiu jest skupionych około 170 adwokatów.